Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszne ciasto do pizzy. Pizza jest to typowa, tradycyjna włoska potrawa, ale rozpowszechniona na całym świecie. Oczywiście pizzę można podawać z różnymi dodatkami. Ja planuję podać ją z grzybami. A zatem, co będziemy potrzebowali do zrobienia tego ciasta? No, musi być to pół kilograma mąki pszennej, łyżeczka soli i zrobimy także zaczyn. A zaczyn zrobimy z 325 ml przygotowanej letniej wody, łyżeczki cukru, dwóch łyżek oliwy i suszone drożdże. My wykorzystamy tutaj takie opakowanie 7-gramowe, ale jeśli macie drożdże niesuszone, wtedy jest to 25 gramów. Zaczynam od przygotowania zaczynu. Mam tutaj odmierzoną porcję wody. Wsypuję łyżeczkę cukru, opakowanie suszonych drożdży i dwie łyżki oliwy z oliwek. Wszystko dokładnie rozmieszam i odstawię na 15 minut. Wszystkie składniki mam już dobrze rozmieszane, a zatem odstawiam na 15 minut. Minęło 15 minut, a zatem zabieram się do wyrobienia ciasta. Mam tutaj odmierzoną porcję mąki, przesypuję do makutry, dodaję łyżeczkę soli, wszystko wymieszam i teraz wlewam zaczyn. Drewnianą łyżką zamieszam wszystkie składniki. Za moment będę wyrabiała ciasto ręką. O, ciasto powinno uzyskać taką konsystencję i za moment będę je ugniatać rękoma. Podsypałam stolicę mąką i wyrabiam ciasto. Powinno być takie elastyczne. Potrwa to około 10 minut. Ciasto mam już dobrze wyrobione. Teraz je troszeczkę porozciągam. O, przełożę na drugą stronę i również. Tak wyrobione ciasto formuję w kulę. Przekładam do miseczki, oczywiście wysypuję mąką i zostawiam na godzinkę w ciepłym miejscu. Przykrywam oczywiście ściereczką. Minęła już godzinka, a zatem zaglądamy do naszego ciasta. Zobaczcie, jak przepięknie wyrosło. Ja dzisiaj przygotuję pizzę z grzybami, ale ta porcja starczy mi na 3-4 pizze, a więc resztę zamrożę i będzie równie doskonałe ciasto.